Że już witajcie, jestem Budidzie, to jest kolejny materiał na moim kanale, a dzisiaj zajmujemy się symulowaną karierą Sandoro Genua. To jest oczywiście seria Powrót na Tron, odcinek 46 i jest to już ostatni odcinek z tej serii, podjąłem decyzję, nieważne co by się działo. No to będzie ostatni odcinek z tej serii, najprawdopodobniej będzie dosyć długi, ponieważ chciałem cały sezon dokończyć. Jak widzicie, mamy dopiero 23 października 2026 roku, właściwie 2026 roku. No i tak to wygląda, że aktualnie zajmujemy drugie miejsce w tabeli. Z takim składem drugie miejsce w tabeli coś tu nie gra, dlatego trzeba wygrać to spotkanie z AS Romą. Mamy jeden punkt straty do Napoli, w związku z czym no, może być dosyć ciężko, jeżeli chodzi o dalsze etapy tego sezonu, ponieważ jeżeli już na tym etapie tracimy punkty. Na szczęście w tym meczu strzela Ranieri, Moise Kean do tego, do Paoli, Locatelli, żółte kartki. Więc się nie popisali chłopacy. W szczególności De Paoli, który wszedł za tam chyba Doku i dostał żółtą kartkę. No nieważne. W każdym bądź razie przechodzimy sobie dalej. Tutaj mamy Jakuba Jankto, który dziękuję nam, że może występować w takiej ilości meczy. To jest niesamowite, zawodnik 32-letni, chyba 32-letni, tak mi się wydaje, 32-letni, ale nie jestem pewien. Nadal się rozwija w tej karierze, bo to jest naprawdę niesamowity talent, jakim jest ten zawodnik. To oczywiście w rzeczywistości to różnie wygląda. Ale w FIFA naprawdę to wygląda bardzo fajnie, jeżeli chodzi o tego zawodnika, ponieważ on się rozbija na potęgę. Masz 88 ocen ogólnej. Ciekawe, do jakiej oceny ogólnej dobije w tym sezonie, tak się zastanawiam. Rhys Nelson, Reinier i Doku strzelają po bramce. Doku naprawdę bardzo dobry sezon w tym, rozpoczął ten sezon bardzo dobrze. Ponieważ duża ilość goli skutkuje tym, że ten zawodnik no, został zawodnikiem miesiąca września, w związku z czym, no, tak jak widzicie, no, bardzo fajnie to wygląda. 25 punktów po 10 meczach. No mogło być lepiej, bo zdecydowanie lepiej się doprezentuje, jeżeli chodzi o Napoli. Na skład na następujący damy chyba zagrać, damy szansę zagrać dla Fischera, który zagra na tej pozycji. Jest za Doku, chyba będzie sobie Rhys Nelson, który no, zdecydowanie jest fajną opcją. Oprócz tego, czy ja wiem, co będę chciał robić zmianę, może Murillo za Williama Salibę, tak się zastanawiam, bo to będzie dosyć ciężki mecz, jeżeli chodzi o to, nie ma żadnych wątpliwości. Ale za to ja mam wątpliwości co do tego składu, ponieważ Chievo Verona przydałoby się wygrać. Co prawda może gdybym nie zmieniał składu, to wyglądałoby lepiej, ale nie chcę ryzykować kontuzji, ponieważ no, tamci zawodnicy byli podmęczeni, a strata Reiniera. Wygrywamy 0,86 minucie, musiał nas ratować Bradaric. Więc no, dosyć ciężki meczek to był. Nie chciałem ryzykować kontuzji Reiniera, bo on jest bardzo, bardzo bramkostrzelny. W związku z czym jego strata byłaby naprawdę bardzo, bardzo dotkliwa dla naszego zespołu. Teraz mamy mecz AS Monaco. Za AS Monaco, które na razie zajmuje drugie miejsce w tabeli. Jest tuż pod nami. Bayern dopiero ostatnie miejsce w tabeli. Ostatnie miejsce w tabeli Bayernu. Z tylko jednym punktem na koncie, co jest coś niesamowitym. Co prawda no, niesamowite może w tym bardziej negatywnym znaczeniu. Więc tak, rozważę twoją prośbę, tam chyba mu dałem odpowiedź, nie pamiętam jaką dałem odpowiedź, ale w każdym razie podniosłem mu morale. Także przejdziemy sobie do tego zespołu i chyba zagrać na spotkanie, ponieważ w tamtym meczu odpoczywał. Dlatego za Fischera sobie wejdzie Reinier i z Doku wejdzie sobie za Rhysa Nelsona i to będzie nasz najlepszy zespół. Tak się znałem, czy Murillo, czy William Saliba. No Murillo ma niskie skupienie, ale William Saliba to jest jakoś sama w sobie. No i ten zawodnik zdecydowanie nam pomoże w tym spotkaniu, tak mi się wydaje. Calabria jest troszeczkę zmęczony, tak się znam, czego zmieniać. Dobrze, nie będę go zmieniał. Oprócz tego, no to przechodzimy sobie do tego spotkania. Już nie chcę się brać udziału w tych konferencjach przymocowych, ponieważ to wydłużyłoby tylko ten odcinek. Ale to jest nam niepotrzebne. To jest nam niepotrzebne, ponieważ my chcemy grać. My chcemy jak najszybciej dokończyć tą karierę, bo nie ukrywam. Się związałem z tą karierą. 3 do 1. Moise Kean, Reinier i Darmstadt. Strzelają po bramce. Oni otworzyli wynik, my musieliśmy gonić. No nie ukrywam. No dosyć się związałem z tą karierą, ale już wam ona się zbytnio nie podoba, ponieważ no, wyświetlenia pod tą serią są dosyć marne, w związku z czym muszę poszukać jakiegoś innego sposobu po to, żeby przyciągnąć waszą uwagę do oglądania tych filmików. Sampdoria, 11 meczy, 28 punktów, na razie na pierwszym miejscu w tabeli, co jest bardzo fajnym wynikiem. Panie trenerze, dziękuję panu, że mogę tak często występować, mam do powiedzenia Reinier, ale nie wiem czemu będę odpowiadał, zaraz zobaczymy. Na pewno dwóch treningów pod rząd nie może być przed meczem. Damy im odpocząć, żeby z rodzinami spędzili troszeczkę ten czas. Reinier nadal w świetnej formie, mamy taką informację, no nie ma się zdziwić, ponieważ on strzela bardzo dużo goli. Jak na nasze standardy, bo oczywiście to nie jest pokroju Roberta Lewandowskiego czy Choupo-Moutinga, który ostatnio zabłysnął, jeżeli chodzi o to, no to naprawdę nic się nie spodziewam, że ten zawodnik będzie tak szybko, że tak dużo goli zdobędzie. Reinier 89 oceny ogólnej. To był jeden z naszych najlepszych transferów. No nie, Moise Kean, no, kurde, znowu mi się pod odłączył. Moise Kean
No również jest bardzo fajny ten sfer, bo on się bardzo fajnie rozwinął, ale nie zaskakuje aż tak jak Reinier, bo Reinier ma aż o 8 ocen ogólnej mniej, a strzela bardzo podobną ilość bramek. Darmstadt i Reinier, tak jak mówiłem, no wspomniany Reinier strzela bramkę Reniot, mógł zdobyć Renault. Powiem na niego Renault, na tego zawodnika Renault strzelił, mógł strzelić, mieć dwie bramki, ale zmarnował rzut karny. Więc no, Audero się popisał w tym spotkaniu, na szczęście mam nadzieję, że go oczywiście obronił, a nie to, że to przeciwnik przestrzelił ten rzut karny. Myślę, że przechodzimy dalej, bo tutaj trzeba po prostu grać jak największą ilość spotkań. A i trudniej nam do ponownie włączenia do składu, z tym, że my go nie włączyliśmy do składu, my nawet go nie używamy jako podstawowego bramkarza. No to jest zawodnik, który no, z nami się myślę, że pożegna w najbliższym czasie, ponieważ no, ten zawodnik, no, nie ma co ukrywać, że jego czasy już minęły i że trzeba poszukać innych zastępstw, jeżeli chodzi o bramkę, ponieważ no, rezerwowa bramka to było coś naprawdę bardzo, bardzo przydatnego. Tym bardziej, że mamy trzech bramkarzy, w tym jednego, powiedzmy, że juniora, który ma już 20 lat, czyli naszego wychowanka, który no... ma swoje lata również, ale ma 67 ocen ogólnej bodajże, tak mi się wydaje. Hiszpania wygrywa z Austrii 3-1, co jest no, niezłym wynikiem. Oprócz tego mamy tutaj jakąś informację o Portugalii, ale mnie to nie interesuje, bo nie mam żadnego Portugalczyka w naszym zespole. I tak się zastanawiam, De Paoli, Martin Zagaris, Nelson, tutaj w środku pola chyba wszystko będzie grane. Oprócz tego tak się zastanawiam, Mourinho niech sobie troszeczkę pogra na koniec kariery, tak się zastanawiam. Okej, okay, tak to wygląda. No i takim przykładem wychodzimy na to spotkanie, czyli jedna zmiana zrobiona. Na razie Mourinho jednak troszeczkę odstawiony od zespołu, musi kończyć kontrakt, no z nami kontraktu nie podpisze, ponieważ no, jest wystawiony, złożył prośbę o wypożyczenie, z tym, że jeżeli go wyślemy teraz na wypożyczenie, to na pewno z nami kontraktu nie podpisze. Chcę mu dawać grać jak najwięcej, żeby mógł, żeby po prostu no, w naszym zespole został, bo to takie rezerwowe nam się przyda. To nie ma żadnych wątpliwości, co prawda może już troszeczkę jego czasy minęły i również jak Aitor powinien udać się na emeryturkę. Jacopo Russo ukończył trening jako stoper, więc zobaczymy sobie jak to wygląda, jeżeli chodzi o jego ocenę ogólną. 68 oceny ogólnej, to mu ci zajmie najmniej, 85 tygodni chyba to było najmniej, czy stoper, ściana, no tak jest, stoper ci zajmie najmniej. Damy sobie stopera, który ci podwyższy coś w obronie, chociaż masz się wysoką. No ale niech tak będzie. Wiecie co, mamy zagwarantowane wyjście z pierwszego miejsca. A nie mamy zagwarantowanego wyjścia z pierwszego miejsca, ponieważ zagramy jeszcze dwa mecze. Jeżeli ten uda nam się wygrać, no to wtedy mamy zagwarantowany, albo nawet zremisować, to mamy udział, mamy zagwarantowane pierwsze miejsce w tabeli, dlatego tutaj trzeba zrobić zmianę. Rich Nelson już tam w tym spotkaniu jest zbyt zmęczony, za niego nie będzie sobie doku. Oprócz tego, tak się znałem, chyba nie będę robił żadnych zmian. Może tam zagrać na Murru, choć nie wiem, Werre kończy karierę po tym sezonie. Więc mu trzeba będzie dać jakiś mecz zagrać, żeby za zarząd nie był na zły, że nie daliśmy mu zagrać w jakimś tam spotkaniu. No i tak, mamy mecz CSKA, na razie jeżeli wygląda tabela kruszczalca, no na żadnego naszego zawodnika tutaj nie ma, o dziwo, ponieważ mogliby postrzelać troszeczkę z tymi gorszymi zespołami, takim jak CSKA Moskwa, takim jak Bayern Monachium. Ale no dobra. Oj. Przegrywamy naszym najmocniejszym zespołem. No to jest coś, czego się nie spodziewałem, no powiem wam. Ponieważ nasz zespół najsilniejszy zagrał w tym spotkaniu. Jeżeli chodzi o to, naprawdę duże zaskoczenie. I Michael Darmstadt wybija wyższą ocenę ogólną, tak mi się wydaje. Chyba nie. A może i wbił wyższą ocenę ogólną, ale nie jestem pewien. 94 tygodnie boczny pomocnik podbił mu to wytrzymałość, podanie troszeczkę tempo, czy nie ukrywam, że jest dosyć przydatnym. Dobra, przechodzimy sobie dalej. Mamy tutaj mecz z Napoli. No i zobaczymy jak to będzie wyglądało. Cieszy mnie szczęśliwy z jaką gra, mówię do nas młodszych, ja jestem zadowolony, że ty jesteś zadowolony. No i zajmujemy pierwsze miejsce w tabeli. Mamy dwa punkty przewagi nad Napoli, z którym to często no, toczymy bój o to, żeby być najlepszym zespołem we Włoszech. Za to Juventus no, zajmuje dosyć odległe piąte miejsce w tabeli. Myślę, że ich to nie satysfakcjonuje, że oni będą chcieli jak najwyższe miejsce w tabeli zająć. My przechodzimy do tego spotkania na swoim najsilniejszym możliwym zespole. Zespołem Remis mnie zadowoli, bo to jest bardzo silny zespół. I też na nas nie wyszli chyba na swoim najsilniejszym zespołem.
Okej, okay, mówiłem, że Remis nas zadowoli, a jednak nie smak pozostaje, bo przeważaliśmy w tym spotkaniu. Oni mieli tylko jedną okazję, nawet żadnego celnego strzału nie oddali. To mówi samo przejście, to mówi samo przejście. No i co? Lecimy dalej, się nie zatrzymujemy, nie śpimy. Mamy nadal 2 punkty przewagi nad Napoli, no niestety w tym six pointerze nie udało nam się wygrać. Gdybyśmy to wygrali, to najprawdopodobniej no to mielibyśmy przewagę już 5 punktów, tak mi się wydaje. Tak jest, 5 punktów byśmy mieli przewagę, a tak, no to niestety tylko i wyłącznie 2 punkty przewagi. Tutaj dajemy sobie odpoczynek, damy sobie jeszcze odpoczynek przed meczem z Bayernem Monachium. Tak długo terminowo nie będę ustalał naszego kalendarza, ponieważ to jest bez sensu. Ponieważ no nasi zawodnicy, to znaczy ten kalendarz jest troszeczkę zepsuty. No i jak długoterminowe cele ustawią na ten kalendarz, to niestety nie wygląda to zbyt dobrze, ponieważ no wtedy się one zmieniają automatycznie. Ja na przykład raz dam odpoczynek, a zaraz komputer przydzieli nam trening. Zamiast odpoczynku teraz ładne zwycięstwo imponujące, 2 gole Moise Kean, Doku oraz Darmstadt. No jest bardzo fajnie, że udaje nam się 6 bramki, że nabijamy ten bilans bramkowy, który nam się na pewno przyda, bo Napoli w tym sezonie pokazuje, że będzie na pewno z nami walczyło. O, wiecie co? Mamy zagwarantowane wyjście z pierwszego miejsca z tabeli. Możemy pozwolić Bayernu, Monachium, pozbawić ich, jeżeli tabela dobrze się potoczy, dla CSKA Moskwa. Nie, tam dla AS Monaco, to no to wtedy możemy pozbawić Bayern Monachium prawo gry w dalszym etapie tego sezonu w Lidze Mistrzów. Więc Mourinho, Aitor wchodzą, za Doku niech wejdzie sobie Rhys Nelson, albo nie, De Paoli, bo jednak Rhys Nelson może zagrać na prawym skrzydle. Nie, to są zmiany. Więc najprawdopodobniej przegramy ten mecz, jeżeli zrobiłem aż takie zmiany. No zobaczymy, mam nadzieję, że tak nie będzie, że uda nam się wygrać. Z takim sposobem przechodzimy sobie do tego spotkania, już nie przychodzę do tych konferencji przełączowych, do konferencji przełączowej przejdę. Przy tych ważniejszych meczach, a tak jeżeli mamy zagwarantowane miejsce, wyjście z pierwszego miejsca z tabeli. No to myślę, że... O, Remis z takim zespołem, gdzie to nie przeważaliśmy, gdzie to zdecydowanie Bayern był tym dominantem. No to jest dobry wynik, nie ma co ukrywać. Nie, przechodzimy dalej, jeżeli chodzi o to, to mamy następny mecz z Udinese. Z którym to zobaczymy, jak nam pójdzie. Mam nadzieję, że standardowo dobrze. No i na razie mamy nadal 2 punkty przewagi nad Napoli. No w lidze, głównie zależy mi, widzieliście tam się trening chyba wkradł w nasz kalendarz, tak jest, trening nam się dał, więc zaraz to sobie zmienimy, dam im odpoczynek, no to czasami tak się baguje to. To co mnie nie ukrywam, że denerwuje, bo no jednak ja robię swoje, komputer robi swoje, damy sobie tutaj odpoczynek i damy sobie również odpoczynek przy meczu z Intermediolem. Nie dowiedziałem wątku, ponieważ w tym sezonie głównie zależy mi na Lidze Mistrzów. Jeżeli uda się wygrać Ligę Mistrzów, to tą karierę uznam za bardzo udaną, jeżeli nie, no to po prostu za udaną. Ponieważ wygraliśmy wszystko co się da. Czyli puchar przedsezonowy, wygraliśmy bodajże w naszym pierwszym sezonie. Wygraliśmy puchar Włoch. Wygraliśmy Ligę. No i teraz nie wygrywamy tego spotkania. I do pewnego szczęścia brakuje nam tak naprawdę tylko Ligi Mistrzów, której to jeszcze nie zdobyliśmy, ewentualnie Ligi Europy, ale no jeżeli przeszliśmy dalej, no to na Ligę Europy nie mam szans w tym sezonie. Jeżeli byśmy wypadli z tej tabeli, no to wtedy w naszej tabeli w Ligi Mistrzów, która była dosyć słaba, więc dosyć takie... więc no co mogę powiedzieć, tak to wygląda. Okej, okay, damy sobie tutaj Sugniama Saliba, niech wróci Calabria, Temurro i niech wróci Darmstadt z Atkinsonem Nelsona, więc nasz najsilniejszy zespół zagra w tym spotkaniu. No i zobaczymy. Doku jest najbardziej wypoczęty i William Saliba, chociaż oni nie rozegrali swojego spotkania. Ojejku. Ja przepraszam was bardzo za to, ale jeszcze wczesna pora. No i chcę mi się jebać. Nie chcę mi się spać, ale chcę mi się jebać. Również taka pogoda za okno, no nie ma się dziwić. Sprzyja graniu w FIFA. Mimo że mamy sierpień, to mamy 10 stopni na dworze. Tak mi się wydaje, że 10 stopni, no to wychodzi teraz
to, że nie wychodzę na podwórku, bo nawet nie wiem ile stopni jest. Nie, no, oczywiście wychodzę na podwórko, nie, że nie, to cały czas siedzę przy FIFA. Byłem zawodnikiem z kontraktem, gramy za Atletico Madryt w Lidze Mistrzów. To może być pogrom, komuś kończy kontrakt. A, zapomniałem o Calabrii. Kurde, zapomniałem o Calabrii, teraz nie mam marginesu błędu. Musimy po prostu z nim przedłużyć kontrakt i to nie ma żadnej wątpliwości. Dlatego sobie damy teraz od ceny ogólnej. Chyba od ceny ogólnej to będzie najlepiej, żeby dla Calabrii przedłużyć kontrakt, a no niestety z Mourinho kontraktu nie przedłużymy, ponieważ ten zawodnik, no, złożył prośbę o wypożyczenie i nie możemy z nim przedłużyć kontraktu. Więc znajdujemy się w jakiejś kafejce, akceptujemy, będzie ważne, bo nie chcemy dać mu kluczowego, bo jeżeli można dać, damy sobie na 5 lat, jeżeli można dać troszeczkę mniej ważną rolę w zespole niż zawodnik zasługuje, to bardzo fajnie. O, to bardzo dobre, że wychodzą oni do nas z inicjatywą, z tym, że, no właśnie, to są zbyt potężne pieniądze, ja mogę dać coś takiego. Po 85 tysięcy. Dobra, ja to akceptuję, bo tego się nie da znegocjować. On by najprawdopodobniej chciałby wyższą, oczywiście tygodniówkę, jeżeli bym chciał uciąć mu ten bonus za podpis. Więc dajemy, stać nas na to. Nie ugrałem, że stać nas na to, ale aczkolwiek ta kariera nie jest tak dobrze prowadzona. Aj, 2-2. Znowu przeważaliśmy w tym spotkaniu. Nie potrafimy wykorzystać naszej przewagi. W tej karierze jedyne do czego się przyznaję, to złe negocjowanie tygodniówek, ponieważ no, to są tak źle ustawione tygodniówki, a Napoli nas przegania. To są tak źle ustawione tygodniówki, że William Saliba zarabia 40 tysięcy, a taki Calabria zarabia 85 tysięcy, no. Ale skoro tak chciał zarabiać, skoro się na to zgodził, to z drugiej strony według mnie no nie ma się co dziwić, że taką tygodniówkę mu ustaliłem. Lazio tylko jeden punkt pod nami, 2 punkty przewagi ma Napoli nad nami. Więc no, robi się nieciekawie po 17 kolejkach, więc to nie będzie chyba ten sezon, w którym to będziemy po trójną koronę, po czwórną koronę. Puchar Włoch, czyli mistrzostwo oraz Ligę Mistrzów. No i nie zabiliśmy pucharu przed sezon nowego, czyli nam zostaje tak naprawdę potrójna korona. I ten turniej przedsezonowy nie jest najważniejszy, bo to jest tylko i wyłącznie takie sprawdzenie swoich możliwości, sprawdzenie rezerwowego składu, bo w większości się wychodzi na ten turniej przedsezonowy rezerwowym składem, żeby główni zawodnicy, czyli no, tacy jak chociażby Moise Kean, Reinier, Doku, nie doznali urazu. No bo jeżeli doznają urazu, no to wtedy robi się nieciekawie. My gramy teraz mecz ze Specją, no jeżeli doznają urazu w meczu przedsezonowym, no to nie ukrywam, że no troszeczkę wina trenera, ponieważ no w takich meczach maksymalnie góra 3 zawodników powinno się znajdować z takiego postawowego zespołu, żeby zadowolić kibiców, którzy są na trybunach. No i wiecie jak to wygląda, zresztą w meczach przesunowych interesuje się piłką nożem, jeżeli oglądacie spotkania, mój kanał, myślę, że interesuje się piłką nożną. My teraz gramy mecz ze Specją, które nie ukrywam, że no, na pewno jest poza 6 miejscem w tabeli, więc stawiam, że gdzieś w tej strefie spadkowej się znajduje, tak jak zawsze, nominowani pomocnicy, tam znajdują się Locatelli, nie rozpoznaję za Frenkie de Jong, Kai Havertz byli i nie rozpoznaję tego blondyna z Realu Madryt, nie wiem, co to może być, na pewno nie Toni Kroos, bo Toni Kroos mi przychodzi jako taki blond z Realu Madryt do głowy. Ale nie kojarzę tego trzeciego zawodnika. 4-0, więc ładne, fajne zwycięstwo. Reinier, Moise Kean strzelał po bramce i tam nie zauważyłem, kto jeszcze strzelił. W każdym razie wygrywamy aż 4-0. To jest bardzo fajnym wynikiem. Przydałoby się, żebyśmy kontynuowali tą dobrą passę, żebyśmy po prostu grali jak najlepiej. No i żeby nie tracić tak dużej ilości punktów. Macia strzelił aż 11 goli, Jeremy Boga 12. I Santos Martins. Ojejku. Przepraszam bardzo. Mają po 12 bramek. Oprócz tego gramy teraz mecz z
gramy teraz mecz z Juventusem, a potem gramy mecz w pucharze z Crotone. Z Crotone, z którym to myślę, że powinniśmy wygrać, i potem jeszcze z Cagliari gramy. Damy sobie taki, tak, mamy zaplanowany tydzień, mamy zaplanowany mój second w najlepszych zawodnikach, najlepszych napastnikach obok Kina na MVP. No ciekawe, kto to będzie złotą piłkę. Mamy zaplanowany nasz plan tygodnia na... oj, Mourinho otrzymał ofertę z innego klubu. Dobra, odpowiedź sobie, skoro nie chcesz u nas zostać, skoro tak, nie, tak się zachowałeś nieładnie, no to będziesz od nas odchodził. Prognozy nie są obiecujące. Wiem, że nie są obiecujące, ale mówi się trudno. Gramy teraz mecz arcyważny, mecz z Juventusem, który to ma bardzo silny zespół, już to prawda bez Cristiano Ronaldo, ale nadal to jest bardzo silny zespół. Grają trójką z tyłu, gdzie uda się to wykorzystać. Jeżeli uda nam się wygrać to spotkanie i wygrywamy aż 3-0. 3-0 z Juventusem, bardzo licznie, Lewis Nelson. Oj, nie zauważyłem, kto sobie uciekł bramkę, no niestety, my bad, moja wina. Nie, gramy teraz mecz z... Crotone, z którym to powinniśmy raczej sobie poradzić, nie ma co tutaj ukrywać. Ponieważ no to nie jest najsilniejszy zespół we Włoszech, nie ma co ukrywać. Trafiliśmy bardzo dobrze, jeżeli chodzi o to, nie ma żadnych wątpliwości, że trafiliśmy bardzo dobrze, jeżeli chodzi o rywala w Pucharze Włoch. No i otrzymujemy nagrodę dla menedżera miesiąca. No ciekawe, ponieważ nie zrobiliśmy nic wybitnego, a dostaliśmy nagrodę dla menedżera miesiąca. No nie ukrywam, że on będzie odchodził. Mario odchodzi, jednak nie chce u nas grać, pomimo że daje mu szansę. Dobra, on i tak będzie u nas grał, bo nie ma co grać, że no taki zawodnik nadal nam się przyda. W takim razie, no to zostawię dla następnego szkoleniowca, ale Armini będzie tym naszym trzecim środkowym obrońcą, który no to musi się jak najszybciej rozwinąć. My wygrywamy 2-0, 2 gole Doku. No Doku to jest ten, to jest jego sezon, to jest jego sezon. Jego najlepszy sezon chyba w karierze, tak mi się wydaje, tak do tej pory. Jeżeli chodzi o... Co miałem powiedzieć? Zapomniałem. Dobra, 2 punkty nas dzielą od Napoli, a znowu mi się przestało trening, że tutaj zamiast odpoczynku dali nam trening. To mi się nie podoba, to mi się zdecydowanie nie podoba, to powinno dostać po następnej karierze, że jeżeli ustawimy to, no to kurczowo powinniśmy się tego trzymać, że tak będzie, tak ma to wyglądać, a nie, że po prostu... No nie, że po prostu nam to przestawia i to troszeczkę denerwuje. Dobra, 19 meczów za nami. No jesteśmy już dosłownie na półmetku sezonu. Tak się zastanawiam nad jedną rzeczą, ale się przekonacie za chwilę. Jak ją zrobię, to dopiero się przekonacie. Reinier 89 oceny ogólnej. Jest bardzo fajnie. No a ja jestem ziewający, jak widzicie. Dobra, jeśli chodzi o następne spotkanie, następny mecz to mają... Czy oni mają tam Harry'ego Kane'a? Mają Kane'a, jakiegoś Kane'a mają, ale pytanie jakiego Kane'a tam mają. No właśnie. No dobra, przechodzimy dalej, zobaczymy jak będzie wyglądał w następnych etapach tego sezonu, bo wygrywamy na szczęście zapadę jednego skromnie. Znaczy może nie skromnie, może nie zbyt przekonujące, pytanie jest zbyt przekonujące, ale jednak wygrywamy. Nie, następny mecz Benevento, z którym ktoś czuje, że punkty niestety stracimy, często z nimi tracimy punkty, albo wygrywamy z nimi bardzo wysoko, albo tracimy punkty, no bo tak to wygląda. Więc jeżeli chodzi o to, nie ma żadnych wątpliwości, że tutaj musimy dać im odpoczynek, żeby zagrać jak najsilniejszym możliwym zespołem w nadchodzących meczach, że tak się nam czy robić jakąś rotację, czy nie robić. To jest dobre pytanie, na które odpowiedź poznamy za chwilę. Dobra, są wypoczęci, więc damy zagrać dla naszego najsilniejszego możliwego zespołu. I wygrywamy 2-1, za to Malang Sarr strzelił bramkę i chwilę potem dostaje czerwoną kartkę, no więc był zbyt pobudzony chyba po tej bramce, tak mi się wydaje. Sampdoria z Udinese zagra tym razem w Pucharze Włoch, więc no zobaczymy, mam nadzieję, że oczywiście uda się wygrać cały ten puchar, ale jak będzie, zobaczymy. Mecz z Udinese co najważniejsze u siebie, więc gramy to u siebie, więc powinniśmy wygrać to spotkanie. Mourinho odchodzi, nagrodę Jana miesiąca to wiemy, zawodnik zawieszony to również wiemy, że Malang Sarr nie będzie mógł wystąpić w następnym meczu ligowym. Chyba że w karierze znowu się coś popsuło i nie będzie mógł zagrać tym razem w meczu pucharowym. Tak jest, coś się zepsuło i nie może zagrać w meczu pucharowym, więc musimy zastąpić sobie
tego zawodnika, no i tak to może wyglądać. Skład jest wypoczęty, jedyny bez plusów jest Murillo, który ma już premocją ogólną spadła na 75, a już. No i co jest z wami, chłopaki? Teraz tam skorzystać czerwoną kartkę. Ajajaj, no następny mecz, no niestety nie będziemy mogli. Nie będziemy mogli nie zabrać ze sobą Darmu z Gorda, który sobie obejrzy spotkanie z trybun, ewentualnie z telewizora. Aitor jest niezadowolony. My przechodzimy do planu tygodnia, w którym to sobie oczywiście weźmiemy cyk, coś takiego. I tutaj cyk, damy sobie odpoczynek. Przed meczem z Sassuolo, przed meczem z Udinese. Niedawno graliśmy z Udinese w Pucharze Włoch. Udało się z nim wygrać. Czy uda się wygrać z nim tym razem? No, przekonamy się. My zrównujemy się punktami z Napoli. 4 punkty po nami jest AC Milan. W związku z czym myślę, że tutaj powinniśmy sobie poradzić w tym spotkaniu. I znowu mi się to przestawiło. Znowu mi się to przestawiło. Kurde, to naprawdę jest triggerujące. Nie ma co ukrywać. Jeżeli chodzi o następne spotkanie, no to oczywiście wychodzimy na nie najsilniejszym możliwym zespołem, ponieważ nie chcę zgubić punktów. Chociaż też tak się zastanawiam, czy nie zrobić po jakiejś rotacji, bo jednak rotacja to podstawa i no, jest bardzo potrzebna, żeby zdobywać cele postawione przez zarząd, ale jednak zagramy sobie najsilniejszym możliwym zespołem. Conti na napadzie? Nie. Wier na pewno myślę, nie, tak to nie może wyglądać. Co to komputer zmienia zrobił? Tutaj na pewno zagra Fischer, który chyba zaraz po, ma aż minus ile? Minus 8 masz? A, minus 8 ma Conti, dobra. Tutaj nie zagra Nelson. Tutaj nie zagra Fischer, którego sobie cofniemy na środkowy pomocnika ofensywnego. Środkowy pomocnik ofensywny już ma aż tylko minus 2. Więc bardzo fajnie. No i zobaczymy, takim pogryzonym zespołem zagramy sobie z Udinese. Oj, przegrywamy. Przegrywamy i tak mocno się zastanawiam nad jedną rzeczą, na którą się zaraz przekonacie, jak to będzie wyglądało. No ale cóż, muszę wam powiedzieć jedną rzecz, że ta już kariera powoli, coś tutaj się wysypało i w tej karierze coś tu nie działa, bo takim zespołem, jeżeli przegrywamy z Udinese, to coś tutaj nie gra, nie będzie nam chyba dane zdobyć Ligi Mistrzów niestety. Tak się prezentuje zespół i wiecie co, przechodzimy sobie teraz w biuro, sezon i kalendarz. I postanowiłem, że przesymuluję sobie do końca tego sezonu. Gramy teraz właśnie wyjazd, bardzo ważne dwa mecze z Atletico. I chyba to robię, kurde, choć nie wiem, czy to robić. Dobra, czekaj, zastopuję, muszę się jeszcze zastanowić, czy to zrobić, czy nie. No nie wiem, kurde, czy to robić, czy nie. No będziemy się widzieli po przerwie, w której to przekonacie się, czy udało nam się zdobyć mistrzostwo. No dobra, przesymulujemy chyba sobie to, także widzimy się za krótki momencik, no troszeczkę boli mi serce. Witam się z wami po długiej przerwie, nie ukrywam, symulowałem cały sezon, jak widzicie ten miesiąc był naprawdę owocny dla nas. I już wygraliśmy wszystkie nasze spotkania. I z tego co widzę, zakwalifikowaliśmy się do finału Ligi Mistrzów. Jeżeli chodzi o ten miesiąc, to również bardzo fajnie to wygląda. No, w lidze przegraliśmy parę spotkań, no, pogubiliśmy tych punktów niepotrzebnie, z tego co widzę. Przegraliśmy chociażby z Crotone, tam z Cagliari chyba, z Udinese, no dobra, to już wiemy jak to wygląda. Ponieważ no tutaj, no już byliśmy i przesymulujemy sobie oczywiście ten finał. Werre to zagra teraz albo nigdy, ale to jest zbyt ważne spotkanie, żeby dać zagrać dla Werre, nie ma co ukrywać. Samuele Rizzo ukończył trening, zobaczymy ile ma, 69 ocen ogólnej. I to już bardzo spoko ocena ogólna, jak na trzeciego bramkarza, bo ewentualnie jakby się waliło, paliło, no to on by mógł wejść. Wygramy finał z Wielką FC Barceloną, która ma niesamowity zespół. Nie ma co ukrywać. Doku, 97 tempo, 87 strzelania, 91 dribblingu. Co prawda nie ma 5 gwiazdek sztuczek, ale ta karta FIFA byłaby naprawdę zacna. No i cóż, przyjdziemy sobie zaraz do symulacji, bo musimy sobie ustalić najpierw plan tygodnia. Plan tygodnia, w którym to ustawimy sobie trening. Plan tygodnia, w którym to oczywiście mam nadzieję, że uda się ustawić jak najlepiej, żeby wygrać to spotkanie. Wielki finał Ligi Mistrzów, to co nie udało nam się osiągnąć, nigdy nie osiągnęliśmy finału Ligi Mistrzów, najdalej jak zaczynamy to ćwierćfinał, a raz odpaliłem sobie symulację,
Potem zobaczymy sobie, jak to wygląda, jeżeli chodzi o ligę. Ja raz podjęłem sobie symulację, całą symulację, przesymulowałem cały sezon. No i udało się wygrać. Udało się wygrać i dojść do finału Ligi Mistrzów. Ta droga była dosyć ciężka, potem widziałem, że mieliśmy się za Atletico Madryt, z Juventusem, z Liverpoolem. To jest naprawdę bardzo, bardzo ciężka ta drabinka dla nas była. Więc no cóż, tak się prezentuje to. Jeżeli chodzi o nasz zespół, no to będziemy grali na niemożliwej wątpliwości, że musimy zagrać naszym silniejszym możliwym zespołem w tym finale Ligi Mistrzów. Tym bardziej, że gramy teoretycznie na wyjeździe. Wolałbym, żebyśmy byli po lewej stronie niż po prawej. No, ponieważ wtedy to wyglądałoby naprawdę bardzo fajnie. No i cóż, Reinier 98, 90 ocen ogólnej. Young to 90 ocen ogólnej. Bradaric 90 ocen ogólnej. Więc powskakiwała chłopakom ocena ogólna naprawdę ładnie. No i cóż, wchodzimy sobie teraz do bardzo ważnej konferencji przeznaczonej, żeby podwyższyć naszą morale jak najbardziej. Zobaczymy, jak ona się prezentuje. Są chłopacy, są szczęśliwi, więc no. No, bardzo fajnie, że udało się aż tak ich zmotywować. Teraz znajdziemy sobie te odpowiedzi. Chyba tutaj ciężko pracowaliśmy nad tym finał, bo nie ma co ukrywać, że no, teoretycznie ciężko pracowaliśmy, ale pół sezonu przesymulowaliśmy, więc nie do końca jestem zadowolony, ponieważ to było, nie do końca było mój wkład w to zwycięstwo, bo bardziej byłbym zadowolony, gdybyśmy doszli do finału Ligi Mistrzów normalną symulacją, a nie symulacją przez kalendarz całego sezonu. Bo nie miałem wtedy wpływu na to, jak to wygląda. Zobaczymy Pedriego, Gabriela Jesusa, Osmana Dembele, Robertsona, De Jonga, Nevesa, Umtitiego, Lengreta, Mukiele, Ter Stegen, Night Drinkao. Szybka symulacja, czy uda się wygrać? Proszę chłopaki, zróbmy to. No. No jak się w pierwszym minucie traci gola, to nie ma co iść na zwycięstwo. Pedri oraz Osman Dembele. Dla nas strzelił Bradaric, Young tu tą kartką. No, wszedł Werner, w związku z czym, no. Nie ma co ukrywać, że ten to było, no, zagrał ten swój mecz pożegnalny. Miał ten swój mecz pożegnalny, ale się nie popisał, bo mógł być dużo, dużo lepiej. Do tego nie wygrywamy ligi, dlatego nasza ocena medialna jest taka niska. Nie wygrywamy ligi, nie wygrywamy ligi, nic co wygrywamy. Teraz zobaczymy, czy wygrywamy Puchar Włoch. Mam nadzieję, że tak, że udało się wygrać Puchar Włoch, bo jest jak wicekorem strzelców. Szkoda, że ten zawodnik jest taki poszkodowany, bo on jeszcze nigdy nie zdobył korony, która strzelał w żadnym turnieju. Więc zobaczymy, czy udało nam się wygrać Puchar Włoch w tych celach. Zaraz tutaj nie udało nam się zrobić. I wygrywamy Coppa Italia. Wygrywamy Puchar Włoch. Jest to jedyne pocieszenie w tym sezonie. No i cóż, przejdziemy sobie teraz do podsumowania tego sezonu, jak to wygląda, jeżeli chodzi o statystyki różnych zawodników. I zobaczymy, kto zagra najlepiej, kto zagra najgorzej, więc weźmiemy sobie od największej ilości rozegranych meczy. Najwięcej rozegrał Bradaric. Bradaric, który rozegrał aż 62 spotkania, strzelił 4 gole, zaliczył 1 asystę. Malang Sarr, również bardzo dobry sezon, aczkolwiek nie aż taki wybitny. Mikael Darmstadt, zobaczcie, 19 goli, 19 asyst w 59 spotkaniach, więc naprawdę bardzo, bardzo dobry sezon. Jakub Jank to tylko 3 gole, ale 10 asyst, 6, 80 oceny ogólnej, 31 lat plus 3 do oceny ogólnej i może grać naprawdę wiele pozycji, to mnie bardzo, bardzo cieszy. I chyba nasz najlepszy strzelec, czyli Moiseken, 34 gole w 57 spotkaniach, 7,50 jeżeli chodzi o ocenę ogólną. Manuel Locatelli, 29 lat, 56 meczów rozegrałem, 2 gole, 14 asyst, więc no. Wynik powyżej przeciętnej. Audero na 55 spotkań, naprawdę bardzo dobra ocena ogólna. Reinier 17 goli, 10 asyst w 58 spotkaniach. Potem mam Williama Silbe Doku, jego najlepszy sezon w karierze. Werre również bardzo dobry sezon, ale mógł być lepszy. Rhys Nelson, wynik ok. Murru, wynik poniżej oczekiwania, czyli 20 spotkania, tylko 1 gol. De Poli, no to nie jest to, Mats Fischer to również nie jest to, Ronaldo Vieira to również poniżej oczekiwań, Aitor minus 3 do oceny ogólnej, minus 4 do oceny ogólnej, Jason Mourinho. I tak to się prezentuje, jeżeli chodzi o tą karierę. Ci zawodnicy nas nie interesują, ponieważ no, nie rozegraliśmy dużej ilości spotkań. Także cóż, ja się z wami żegnam, dziękuję wam bardzo za tą karierę, do zobaczenia w Procesie Narodowości. Cześć, trzymajcie się, no i mam nadzieję, że zostawicie łapeczkę w górę. Siemanko.